Chemik, który na emeryturze został magistrem sztuki, pokazał nową wystawę. Stare drzwi Marka Teleszyńskiego można oglądać w sali kameralnej Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater. Z wykształcenia chemik, a od kilku lat także magister sztuki, Marek Teleszyński po przyjściu na emeryturę został słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Malarstwem interesował się od dawna, jednak na początku jako obserwator, przyglądając się pracom doświadczonych artystów. O malarstwie i rysunku uczył się także z książek. Teraz można zobaczyć jego kolejną już indywidualną wystawę, gdzie tym razem bohaterami są drzwi. Dzisiejsze całe otoczenie człowieka to jest dla mnie za bardzo standardowe, za bardzo ujednolicone, prawda? Że jeżeli drzwi, no to one są trzy rodzaje drzwi, jak to się koniec, kropka. Natomiast stare budownictwo, ono ma swój urok, ma swój wdzięk. Malarska ekspozycja o tytule Stare drzwi to wspomnienia z miejsc zwiedzanych przez autora i jego bliskich. To drzwi ze zdjęć i pocztówek, które są ozdobnikami domu. To jest wielka przyjemność być na kolejnej wystawie pana Marka. Ja jestem pełen podziwu. Malarstwo staje się pasją jego życia, co no, jest budujące, naprawdę budujące. Obrazy z tej wystawy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko cenię. Historia Marka Teleszyńskiego to dowód na to, że marzenia można spełnić w każdym wieku. Wystawa Stare drzwi dostępna jest do 4 grudnia.